Chcesz otworzyć paczkę lub kupić zawodników? Do tego potrzebujesz końców. Znajdziesz je u superkońcy.pl. Zaufany dostawca oferujący również cyfrowe wersje gier na PlayStation 4. Link w opisie, polecam. Cześć siemaneczko, witam was w kolejnym materiale na tym kanale. No, tydzień temu był troszeczkę taki tydzień przerwy, ale dziś już wracamy do Euro Challenge, Europax Challenge dokładniej, czyli oczywiście otwieramy kolejne 5 saszetek Panini, no i gramy tym tarczę mistrzów. Zobaczymy, co nam wypadnie. Widzicie, że ja tu mam ich 17, no ale niestety nie da się otworzyć więcej niż 5 dziennie. No zobaczymy, zobaczymy, czy będą jakieś dobre karty. Mamy Zlatana Ibrahimowicza, mamy Ricardo Quaresmę. To są świetne karty. Jest jeszcze Houlahan. No, szczególnie Ibra, to już jest naprawdę coś. Zobaczymy, kto będzie w drugiej saszetce. W pierwszej naprawdę było bardzo dobrze. Jeśli chodzi o, kreuje nam się tutaj Szwecja, jest Guidetti i Ekdal. Obaj to są bodajże już duplikaty. Mam jeszcze Marko Arnautowicza, również za duplikat, ale również bardzo dobry. W ogóle to są same duplikaty, jeśli chodzi o zawodników. No i mamy Godło Chorwacji, czyli będziemy mogli sobie jakiegokolwiek Chorwata dobrać, który by nam pasował. No dobra, źle nie jest, mamy jakieś zgranie dla Ibry, zobaczymy, co będzie w kolejnej paczce, a dokładniej może saszetce. Jest Godło Austrii, no to bardzo fajnie, jest Kamil Glik, Petr Czech, Torje oraz Cedric to nie jestem pewien, czy to jest prawy obrońca, czy środkowy obrońca. W każdym razie, jeśli prawy obrońca, to również dla Ricardo Quaresmy będzie jakieś zgranie. No powiem wam, że chyba kreuje nam się powoli najlepsze otwieranie i najlepsza drużyna. Kolejna saszetka. Mamy jeszcze Słowację. Mamy tutaj Jarmolenko, czyli kolejnego... A nie, to przepraszam, to jest Ukrainiec, czyli Ukraińca mamy. Mamy Kadleca, Alderweirelda oraz Witzela. No, źle nie jest. Powiem więcej, jest chyba nawet dobrze. No i zobaczymy, ostatnia saszetka, co nam tutaj wypadnie. Jest Joe Hart, Zirkov, Davis, Inan oraz Hendrik. A więc tak to wszystko się prezentuje. Ja już za sekundkę lecę układać z tego wszystkiego skład. No i co? Widzimy się już w tarczy mistrzów. Tak to wszystko się właśnie prezentuje. Na bramce Petr Czech, od prawej strony Cedric, Alderweireld, Skirtel i Coleman. Jeżeli chodzi o środek pomocy, to jest tutaj Kablak, Houlahan oraz Ekdal. Na lewej stronie Arnautowicz, na napadzie Zlatan Ibrahimowicz. No i na prawej stronie Ricardo Quaresma. Oczywiście zawodnikami, których tutaj sobie dobrałem, są Skirtel oraz Kablak. To są właśnie ci gracze, których tak naprawdę godło reprezentacji wypadło mi w saszetkach, czyli mogłem sobie według zasad, które wprowadziłem wraz z wami, dobrać obojętnie jakiego zawodnika, no i wybrałem właśnie tą dwójkę. No to co, może przejdźmy już do meczów w tarczy mistrzów. Czas na pierwsze spotkanie, w którym tutaj było już groźnie, bo mój rywal w 9 minucie wbiegł w moje pole karne, zagranie do Griezmana, uderzenie Francuza z lewej nogi i mamy 1-0 dla przeciwnika. No, wyczułem go, szkoda, że straciliśmy bramkę, no i byleby nie odpaść tutaj w pierwszym spotkaniu, ale piękne podanie do Zlatana Ibrahimowicza. No i Szwed w 33 minucie pakuje piłkę w okienko bramki, przez co to spotkanie wyrównujemy. Później jeszcze Zlatan Ibrahimowicz, świetne zagranie do Ekdala, no i Szwed również pakuje piłkę do siatki, wychodzimy na prowadzenie, więc jest dobrze. Czas już na drugą połowę, gdzie tutaj Kablak schodzi na swoją prawą nogę, mocne uderzenie na bramkę, 3-1, no jest radość, ponieważ udało się wygrać to spotkanie, mimo tego, że źle zaczęliśmy, range quit mojego rywala, no i czas przejść do drugiego spotkania. W drugim spotkaniu już w 3 minucie groźna akcja Arnautowicz do Ekdala, Ekdal mocne uderzenie i piłka wpada do siatki. Powiem tylko, że mój rywal ma na bramce Navasa Tots, czyli Team of the Season, ale tutaj udało się Ekdalowi fantastycznie wpakować piłkę na bliższy słupek. Tutaj znowu Ekdal fantastycznie zagrywa do Kablaka, no ta dwójka świetnie rozgrywała piłkę. Austriak zagrał jeszcze do Szweda, do Zlatana Ibrahimowicza, który tak zewnętrzną częścią stopy uderzył na bramkę. No i również ten rywal nie wytrzymał ciśnienia w tym spotkaniu. Wyszedł, no i mamy drugi range quit w drugim meczu. No i tutaj liczba toców wzrasta, to co Oblak na bramce, 3 tocy, łącznie jeszcze Diego Godin wersji Inform, no ale zobaczymy, jak tutaj będzie się grało. Ricardo Quaresma świetnie uwolnił się spod opieki obrońców, wbiegł w pole karne, jeszcze tutaj wyszło takie zagranie do Ekdala, no i ten zawodnik się nie myli, naprawdę świetnie grało mi się z Szwedem, mało jest go na rynku, on chyba gdzieś musiał przejść, bo są
i tylko jedna strona jego karty, mimo tego, że to jest karta złota. No i tutaj świetne zagranie do Ibrahimowicza, tego nie dało się zmarnować, to musiało zostać wykorzystane i mamy 2-0. Tutaj znowu Zlatan Ibrahimowicz dobrze przyjął tą piłkę, był trochę wolniejszy niż Piqué, ale dał radę się obrócić, dał radę zrobić Berbatov spina, no i podwyższył na 3-0 w 36 minucie. No jeszcze się zmieścił w tej 36, ale cieszynka była już oczywiście w 37 minucie. Tutaj jeszcze rozegranie troszeczkę takie przypadkowe do Kawlaka, ten jednak bardzo mocno zastawił tą piłkę, uderzył, no i trafił, ta piłka odbiła się za linią bramkową, zaraz to jeszcze wszystko zobaczymy na powtórce. Naprawdę, ta dwójka, Ekdal oraz Kablak, to jest po prostu jedna, no dwójka jednych z najlepszych środkowych pomocników w tej grze, naprawdę grało mi się nimi bardzo dobrze. No i również dzięki nim to spotkanie zostało wygrane i czas przejść do ostatniego meczu, czas przejść do finału Tarczy Mistrzów. Tutaj nie wiem dlaczego Czech wyszedł, skoro nie trafił w tą piłkę. Powiem wam tak, ja bardzo często na odcinkach tracę bramki, kiedy wychodzę bramkarzem. Ale uwierzcie mi, że tym razem to nie ja sterowałem Czechem, tym razem ten zawodnik Arsenalu wyszedł sam i nie trafił w piłkę. Coś takiego mi się pierwszy raz zdarza w FIFA. No tam Morata mógł to jeszcze wyciągnąć z tej linii bramkowej przypadkowo sam. Niestety to się nie stało, piłka była już w bramce, a więc 1-0 dla mojego rywala. Tutaj podanie do Pjanicia, ten świetnie przeszedł, no i Czech znowu tak po jego ręce piłka wpadła do siatki niestety. No 2-0 to już robi się naprawdę trudna sytuacja, mamy 45 minut na wyrównanie. 53 minuta, tutaj znowu akcja mojego rywala, no i Morata jest zdecydowanie szybszy od moich obrońców. Morata tak troszeczkę za siebie uderzył, ale ostatecznie piłka wpada do siatki, 3-0, a my mamy w tym momencie gorszą sytuację niż Liverpool grający za AC Milanem, bo oni mieli 45 minut na odrobienie 3 bramek, a my mamy zdecydowanie mniej czasu. Czy to się w ogóle uda? Teraz akcja fantastyczna, podanie do Ekdala, który mnie nie zawodził, tym razem wolał oddać do Ibrahimowicza. Zawodnik PSG spudłował, ale na szczęście był Arnautowicz, który zdążył dobić tą piłkę. No i mamy to 3-1, tutaj już zaczynamy łapać jakiś kontakt, no ale tej bramki kontaktowej na razie nie widać. Było dużo akcji, tutaj fantastycznie Ekdal znowu podłączył się do akcji ofensywnej, wyszedł przed obrońcę, wyprzedził go i w 73 minucie zdobył bramkę kontaktową. I uwierzyliśmy, że to jest do wygrania. Patrzcie, on fantastycznie tutaj wbiegł przed obrońcę, mocne uderzenie, ale ostatecznie 90 minuta, wyrzut bramkarza. Niestety sędzia nie dał mi kontynuować tej akcji i przegraliśmy to spotkanie, przegraliśmy 3-2. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał, mam nadzieję, że ta seria dalej wam się podoba. Prawdopodobnie jest to przedostatni odcinek, za tydzień będzie ostatni, a może jeszcze dwa, zobaczymy. Jeżeli wam się podoba, jeżeli chcecie dwa odcinki, no to piszcie mi o tym w komentarzach. Ja tymczasem się z wami żegnam, oczywiście zapraszam was do łapkowania tego odcinka w górę, co niesamowicie zwiększa mi zasięg i pozwala mi się rozwijać, a osoby nowe mogą zasubskrybować kanał, jeśli mają oczywiście takie życzenie, jeśli podoba im się to, co robię. Ja już wam dziękuję, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie i piona.